Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. Tym razem jesteśmy na Gideonie, gramy świnią, czyli wszystko jest teoretycznie bardzo tutaj klimatycznie. W jednym w sumie takim, że tak powiem, filmowym klimacie. No, żeby nie było, ja mapy nie dawałem Gideonowej. Sama się wzięła i wczytała, tak może z racji tego, że jesteśmy, wiecie, świnką. O, i ja w ogóle nie wiem, czy grałem już świnką? Nie pamiętam. Czy to jest mój first time, czy może drugi time? Ojej, jakie dziwne laczki mnie tu łapią. Myślę, że nie będę lubił mimo wszystko tak samo świnki. Gideon ogólnie. Ojojoj. Czemu ona wlazła, kurczę, tutaj? Do piwnicy, no czujecie wy to? No nienormalna. Czekajcie, o, teraz ja się wziąłem, troszkę i zbloczyłem. No ale dobrze, w każdym razie będzie wisieć sobie, może... O, nie trafiliśmy na nią, o jak mi przykro się. Ona pewnie tutaj się wróci. Dobrze, cyku cyku, jebu dubu. Ja ją zrobię, słuchajcie. Oho. A ja pierdzioszkam, no. A mi się to nie podobało. Dlaczego ona mi tak zrobiła? Przebrzydła świnka. Dobrze. Drugi jest tutaj palety, prawdopodobnie nie będziesz miała. Jobu dubu, idziesz do piwniczki. Tak samo mi się śmiać, słuchajcie, chciało. Ktoś z was napisał właśnie w komentarzu pod poprzednim filmem, że takiego zabójcy, jakim ja jestem, nie chciałbym spotkać w rozgrywkach, to jak ja gram. I mówię wam, nie chcę. Nie chciał. O Jezu, ona się teraz nam ucieknie? Dobra, wiszu, wiszu, nie chciałbym naprawdę, słuchajcie, to jest po prostu dramat, dramat, dramat. Dobrze, zniszczymy to, ale zobaczcie, no. Jakoś to nam pójdzie, myślę. Generator żaden jeszcze nie jest zrobiony, jak na drugą minutę odcinka. Kopu, kopu. Jedna Megan sobie wiszu na haczku. I zobaczymy, czy ktoś przyjdzie ją uratować. Make your choice, mamy ewentualnie... O kurka, rurka. O, ale poczekajcie, dlaczego ja pułapki nie założyłem na ryjek? Oho. Co tu się wydarzyło? Czy ona sama uciekła, czy ktoś jej pomógł? Cześć. Dobrze. O Jezu, miałaś ostateczny cios, ty świnko okropniczko. No dobrze. Gonimy, gonimy w takim razie. Nie wiem, gdzie jest ta druga koleżanka, która tam może ją ściągnęła. Ale w każdym razie... Ojojoj, ale się teraz zaplątałem. Ale w każdym razie już tutaj ona nie będzie miała żyćka. Jak ja ją złapię, słuchajcie, jak ja ją dorwę, to tyle. Nie będzie tutaj miała teraz żyćka, mówię wam. Gwarantuję, oho. Tylko najpierw trzeba ją znaleźć. Tak, oczywiście nie korzystam z mocy świni, no nie, nie kłócam, nie ten. Bo po co? Ojoj, chyba nam uciekła, wiecie. Bardziej się jednak martwię o to, że no, ktoś jej pomógł jednak ściągnąć się z tego haczka. A ja tak wziąłem to po prostu cyku, cyku i pogoniłem się właśnie za koleżanką tutaj. Strasznie ciężko te generatory tu ogarnąć. Ktoś tu jest? Hello? Nie wiem, czy ktoś tu jest w środku, ale zobaczymy właśnie w szafeczkach. Bo może ktoś jednak tutaj byłby. O, cześć Nia! To ty pewnie ściągnęłaś tamtą koleżankę okropniczkę z tego... Z piwnicy ją wyjęłaś. Tak czy nie? Mów prędko. Bo nagrywam. No ale dobra, idziemy sobie na haczek. Co by, wiecie, było sympatycznie, miło, kolorowo. O. A i znowu, i... A, bo znowu wyjąłem ją z szafy. Chciałem powiedzieć właśnie... O, widzę generator, który się świeci na żółto. To chyba jakaś zdolność świnki. Ojojoj. Ile was tu, kurczę, jest? Gdzie ona poszła w ogóle, że jej nie widzę? A tutaj wlazłaś. Jak to się wydarzyło, kurczę? O, ten generator chyba po prostu mocno chodzi, a jednak tutaj dzisiaj moi surwowie nie grają najlepiej? Chyba nie. O, znowu nie dałem mi pułapki, poczekajcie. Wyrzuć ją. Jak ona... Ktoś tu jest? Ona mi uciekła, słuchajcie, bo chciałem mi... Dlaczego zawsze jak ja zrzucam kogoś... Tu ktoś jest. Ze swojego ramienia... To, słuchajcie, zawsze mi się jak gdyby wywigluje. Zawsze to tak działa. Zawsze, zawsze, zawsze. Nie wiem why. Cześć. Chorutka. Mam nadzieję, że ty nie masz ostatecznego ciosu, bo to byłaby w sumie... Ile was tu, kurczę, jest? O, bo ja chciałem teraz ci pułapkę założyć na ryjek. Czekajcie, o.
Właśnie. Niby i tak nie robią. O, zrobiła generator, słuchajcie. Nie wiem, czy to jej zabanglało, czy nie. Ale dobra, idziemy na haka. Trochę się pobawimy, no bo... O, tu jeszcze jest... Ile was tutaj siedzi? Jane Romero? Będziesz miała make your choice? I tu jeszcze w szafie ktoś siedział. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Ej, no halo, dlaczego make your choice nie zadziałał? No ja nienawidzę tej gry, słuchajcie. No wszystko, wszystko przeciwko mnie. No ja taki biedny teraz coś kurczę. To jeszcze raz. Cyku, cyku. Ktoś tu wlazł do szafy. Nie do tej szafy, ktoś tu wlazł. Tutaj do szafy ktoś wlazł? Też nie do tej szafy. No słyszałem otwierającą się szafę. Czy może ktoś wyszedł z szafy? Ja pierdzioszkam. Dobra, chodź. Jane Romero. Idziemy na haka. Kosz, dobra, ciebie nie zrzucam. Nie wiem, wszyscy będą wisieć w piwnicy. To jest po prostu ci jakiś piwnicowy, piwniczany odcinek. Co oni tutaj odpierdzielają, to ja nie wiem. Ale dobra, będę musiał pamiętać na następny raz, że muszę cię najpierw M2, potem dopiero srutu, tutu, czy ty jesteś naprawiony? Tak, tutaj generator naprawili. Żeby właśnie pamiętać, żeby założyć kaganiec im na główkę. Dobrze, tutaj prawdopodobnie już teraz to coś, aha, zdjęła sobie pułapkę, ale jest, leci do nas śmieszek, heheszek, dzień dobry. Oj, dupa, blaszka. Znowu tymi, wiecie, malutkimi rączkami nie udało nam się jej kopnąć. Gdzie ona w drugą stronę poszła? Znowu ją zgubiłem. O, tu poszła. O, jednak troszkę ją przechytrzymy. Cyku, cyku. Świnka. No i ja nie wiem, jak ja to muszę robić, słuchajcie. To jest naprawdę takie przykre dosyć. Że mi się nie udaje. Zresztą wy tak lubicie, jak ja tak psioczę, wiecie, że ja grać nie potrafię, tu coś tam, a mimo wszystko jakoś tam, wiecie, śmiesznie zawsze coś tam wychodzi. Ciekawe, czy ta Jane zginie, czy nie zginie, czy co tam jej będzie. Skoczyła tu? O, udało mi się, jednak. Dobrze, nie wiem skąd ty mi wyskoczyłaś, ale generalnie gdzieś tam się nawinęłaś. O, no i idziemy z powrotem do piwnicy, zobaczcie. Czyli wszystko, jeszcze tak powiem. Aha, tylko do piwnicy daleko. Nie wiem, gdzie jest jakiś... A tu jest hak, dobra. Okej, bo się przestraszyłem, że jej nie doniosę nigdzie. Czy ty wisiałeś już kiedyś? First senior! Dobrze, wiszu! Idę zobaczyć, czy nie ma tutaj tych koleżanek. Może się leczą, wiecie. Już ją wyleczyła, czyli... Pewnie ma ostateczny cios. Ile was tam było? Byłaś sobie, wisiałaś, ty okropniczko. Ale dobrze, ja cię wezmę i ja cię powieszę. Tylko kurczę, potem wiecie co jest dramat? A propos właśnie tego, że... A propos czego? Nie ściągaj jej. Tu jesteś. Żeby tą klapę, wiecie, im znaleźć. I szybko, wiecie. Ojoj, ale mi się wzięło, myszka zakręciła, dobra. No halo, halo. Dobra, jebu dubu jedna. Tutaj trzeba, dobra, ją wieszam, trudno. oni sobie się ganiają, więc jest dobrze. Ja nie będę taką okropną świnką. Tamto mi tak czy inaczej kiedyś znajdę. A ty, jeb, już nie masz, kurczę, żyćka. Czytaj, znaczy tego nie masz. Ostatecznego ciosu nie masz. O, słuchajcie, ale się zmęczyłem. No i znowu jej nie wziąłem i nie dałem jej pułapeczki na ryjek. No, ja pierdzioszkam. Ale dobra. Tak szybko? Co wy tu robicie? Do szafy pewnie wchodzi. Proszę bardzo. Elo, elo 3-2-0. W sumie klapom jeszcze można uciec, jak ma się to coś, ten kaganiec na ryjku. Dobra, czekajcie. Oż ty świnio przebrzydła. Where ty uciekłaś? Gdzie ja cię mam ścigać teraz? Dobra, tam gdzieś widziałem ją. Ta wzięła się i umarła, czyli dobrze, mam jeszcze tylko... No i co ty mi robisz? Myślisz, że co? Że jak tak mi zrobisz, to co? Że będę wolniejszy? I tak zginiesz. Na śmierć zginiesz. Musisz przynajmniej, bo chcę mieć osięcie. Taki przynajmniej jest mój plan, niecny. Oj, 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 no słuchajcie, Gideon ogólnie dla surów jest ciężki, ale dla zabójców też jest ciężki i nie najłatwiejszy. Kolejna tutaj widzę będzie szła sobie i umierała. Na śmierć, albo i na inną jakąś dolegliwość. O kurczę, teraz wiecie co najgorsze? To już chyba Madeda. Oczywka.
Trzeba lecieć i znaleźć klapę. To jest zawsze mój największy problem. Klapson raz. Tylko ciekawe właśnie, czy ja znajdę, czy znajdzie... Chyba Jane przeżyła tylko, nie? Czy ktoś inny? Teraz muszę się skupić. To jest, mówię, najgorsze. Z drugiej strony może uda mi się znaleźć właśnie. Nie pamiętam, kto to przeżył. Taki, słuchajcie, jestem zalatany, zabiegany, że nie wiem, kto przede mną ucieka. No i klapa to raczej właśnie tylko tutaj na poziomie 0, tylko... No. Prawdopodobieństwo, że ja ją znajdę, jest równe tyle samo, co że znajdzie ją przeciwnik! Ha! Znalazł Draco! Dobrze, i teraz gdzie są jakieś bramy? O Jezu, tam jest brama i tu jest brama. Dobra, pędzimy, lecimy! Słuchajcie, wyścig z czasem. Mogłem w sumie nie zamykać tej klapy. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co tu się będzie zaraz działo. Gdzie tu są schody na górę jakieś? Boże, no! O Jezusicku, o Jezusicku. Gdzie są schody? Draco jest tu zagubiony, pogubiony. Tu są schody? Nie, to już pewnie ucieknie. Jak już tak to trwa. Ona pewnie też... Chociaż z drugiej strony... Nie wiem. Trochę się stresuję, słuchajcie. Ona gdyby chciała, to już by dawno uciekła. No słuchajcie, no nie ma, jestem zagubiony, nie wiem, gdzie jest wejście na górę. Dobra, tu są jakieś schody. Dupa, tu jest szafka. O, Jesus! No, ja pierdzielę. Taki Matrix, co tutaj się wyczynił teraz. Nawet nie wiecie, jak ja się teraz denerwuję. No, gdzie są schody jakieś? Nienawidzę tej mapy. Mówiłem wam już, że nienawidzę tej mapy? Wspominałem wielokrotnie pewnie. Ciekawe w sumie, gdzie się ukrywa ten jegomość. No już miał tyle czasu, że powinien uciec. O, tutaj ktoś był. Czy pewnie też szukała... Ja pierdzielę. Schodów na górę. Dzień dobry. Zobaczymy. Kto będzie pierwszy? Draco, czy świnia, czy... Czy ktoś inny? Tutaj nie przyszła. Czyli jest szansa, że poszła tam, ale jest też szansa, że nie zdąży tam dobiec. Chyba, że dobiegnie, a ja nie zdążę. Ojej, ojej, słuchajcie, wyścig z czasem. Najgorsze, co po prostu mogło nam się przytrafić, przydarzyć. W ogóle dramat Tiren Machen. Też jej tu nie ma. Klapy nie ma. Czy udaje się uciec? Wydaje mi się, że chyba nie, bo czas generalnie raczej już tak dobiegł końca. Nie wiem, czy ja muszę ją zabić, w sensie powiesić, na przykład jakby ją zabiję, to będzie dla mnie też frak. Umarła. Bo gdzie umarłaś? Koniec czasu. Niby umarła, nadal żyje. Ojej. Czemu gra się nie kończy? Co tu się dzieje? Czy mogę ci otworzyć na przykład bramę? Nie mogę ci otworzyć. Umarła. Nikt nie uciekł. Ofiara. Bezwzględny zabójca. I czy dostaniemy osiągnięcie? Nie dostaliśmy osiągnięcia. Czyli coś poszło na mnie tak. Jak to się wydarzyło? Powiedzcie, pokażcie mi. Ale zaczęli mieć dobre rangi generalnie. Dostaliśmy drugi poziom. No znowu niewiele zabrakło. Ojej. Dobrze. W każdym razie zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie w następnym meczu. Mam nadzieję, że pójdzie nam równie dobrze i dostanę w końcu osiągnięcie. To trudne, mega ciężkie. Zaraz do was wracam. Mieliśmy Gideon, teraz mamy szpital. Nowy szpital w każdym razie, więc będzie ciekawie się działo. Mam nadzieję taką wielką, ogromną, że teraz uda nam się jakoś lepiej, że tak powiem, roztrwonić te nasze punkty. O, już tak szybciutko, proszę bardzo, jak to nam poszło, jebudubu i zamordujemy dziada. Dziada pradziada. O Jezusicku, a co to taka kulawa, herlawa i w ogóle taka... No wiesz co? Juju. Czemu ty mnie ogłuszyłaś? Ej no. Co ona taka? Widzicie, jaka to jest kaskaderka? No. W ogóle jak mnie wzięło i teleportowało, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jakoś tak byłem daleko, a się zrobiłem blisko. Czy ona wszystkie teraz mi palety nagle na łeb będzie chciała zrzucić? Proszę mi tu takich cyrków nie uskuteczniać. Ja chcę cię tylko ładnie, grzecznie zamordować. Dobra, gdzie punkciory za palety i za generatory przydadzą się, of course. Niech ona wszystkie je poniszczy w takim razie. O, idealnie. Gdzieś ja cię tutaj... No, nie nadążam z tymi malutkimi, świńskimi nóżkami, łapkami. No to jest takie przykre, wiecie? To jest naprawdę bardzo takie okropne. Dobra, idziemy dalej szukać. Jeszcze jedna. Chodź, niszcz, niszcz, zabij, zabij, zabij. No i się znowu nie udało. Gdybym może miał jakąś dłuższą maczetę, to byłoby, wiecie, łatwiej. Dobrze, ale ja tu, wiecie, wszystko under control. Bardzo ładnie.
Chodź, gdzie ty jesteś? Czemu nie zwalasz mi paletki na główkę? Dobrze. Ja tu chętnie poniszczę. Na razie, wiecie, tak się cyku-cyku bawimy. Z okropniczką, poczekajcie, bo mi się wzięło i troszkę właśnie ją zgubiło. Ale ona tu jest, oczywka, że jest. Boże święty, ile razy będziemy tak się jeszcze z nią tu tłuc? Znowu, wiecie, 2 minuty odcinka, przemogania się z Juju. Pozdrawiamy Maćka. Oni tu już w ogóle, zobaczcie, zrobili jak ładnie te generatory. Aż jednego. Ale dobrze. W każdym razie teraz postaramy się już dosięgnąć Juju, ale ona leci do następnej palety. Nie wiem, jakiś, powinien być limit ograniczony. Jak ja, wiecie, biegam, to tak generalnie nie ma dobrze. Z drugiej strony tak sobie myślę, że... ona może być dobra. Ona może być dobrym playerem. Powiedz, że już nie masz więcej tu palet na mapie. Z drugiej strony tak, wiecie... Oj, no widzicie? Za króciutko było. Ale ciesz się, ciesz się. Ja dostanę punkty, ty dostaniesz punkty, potem je wszyscy uciekną i będziemy szczęśliwi. A ja nie zrobię osiągnięcia i będę się, wiecie, denerwował, że ostatnio było. No widzicie wy co? Oni wszyscy... Nie wiem, jak oni to robią, że generalnie, wiecie, wszyscy niszczą te... Ile tych palet jest? Każdy dotyka generatora i każdy go, wiecie, psuje. No i się nie udało. No takie niestety też się dzieją tutaj przypadki, że wiecie, gram zabójcą, a nie mogę dopaść. O, ktoś się rozłączył, w ogóle super ekstra. Aha. Ślagi są znowu dziwne. No, szkoda. Ja pierdzioszka. To na 3 to już w sumie nawet, wiecie co, nie ma sensu, że tak powiem, się starać za bardzo i próbować, wiecie, zamordować ich. Czemu są takie lagi okropne? No Juju, na litość szatana, no. Ile razy jeszcze mi paletę spuścisz na ryj? Byś się wstydziła. Dobrze. Wszystkie palety zniszczymy, wszystkie palety zniszczymy. Ja ci obiecuję to i będziesz w końcu musiała tylko przez okna przeskakiwać, tak. Ale w każdym razie nowy szpital jest zacny, śliczny i w ogóle przepiękny. Dobrze. No szkoda, że ten nóg się rozłączy, bo mówię, tyle tutaj teraz punkcików, co natłuczemy właśnie ganiając się z Juju. To troszkę przykro, wiecie, teraz tak to wszystko zostawić, odwalić. O, dobrze, dobrze, nieistotne w każdym razie. Generatorów nie robią. Juju, co to miało być? Chyba skończyły ci się palety. Tomasz, kaganiec na ryjek. I idziemy na haczyk. Koniec twoich tutaj cyrków. Proszę bardzo, o Jezu. Strasznie widny jest ten nowy szpital. W sumie to dobrze, ale... Proszę, będziesz tu wisiała. Jebu dubu, wiś na haczku, srutututu. Gdzie by sobie tu się udać, żeby sobie coś, powiedzmy, zniszczyć? Jakiś generator? Jakiś inny surf? Bo nawet nie wiem, z kim ja tu gram. Tutaj. Wszystko żyćko. Wszystko żywe. Co się dzieje, powiedzmy, tu? Aha, się puściła larwa jedna. Nie wytrzymała, wiecie, ciśnienia. No, z drugiej strony się nie dziwię, no bo wszystkie palety zniszczyła, to kto tu teraz i jak ma grać? Ale no... Ja tu punktów potrzebuję. I need more punktów. Czekajcie, control. Kucu, kucu. Jestem teraz niewykrywalny. Aha, czy może generalnie tak powinienem zawsze chodzić? No, ale widzicie, nauczyłem się czegoś w tym meczu, że powinniśmy chodzić na kucaka. Gdzie tu są jacyś surwowie? Myślę, że oni będą się ze mną tutaj bawić i chować bardzo mocno, intensywnie, no bo to raczej jest po meczu, a to są noby. Więc raczej zrobią tak, żeby, wiecie, mi tu mecz przedłużyć, a sami grać się raczej nie będą. Tak, I hope. Tylko, no widzicie, też czegoś takiego nie lubię, no bo teraz tak, ten odcinek, powiedzmy, będzie znowu trwał pół godziny, a my nic tu praktycznie robić nie będziemy. O, ale coś tu słyszę, że chodzi. Za ścianą chodzi. Oni mnie nie słyszą, jak ja im zaraz wyskoczę zza winkla. No, chodzić nie chodzi, ale ktoś tu był kiedyś. Może się skradał jak Eryk i wlazł gdzieś do szafki. Tak? Nie ma, nie ma. Gdzie są ludźki? Halo? Gdzie żeście wy poleźli? Koleżanka wam wszystkie te zniszczyła. Palety. Nie macie teraz jak uciekać. Tu jesteś? Nie ma ciebie, bo ludzie się nie chowają po szafkach jak Przemo. Tylko Przemo jest Przemo i chowa się po szafkach. Oj, 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 oj. Dobrze, ale w każdym razie. Kucak, cyku, cyku. Patrzymy, co tu się wyczynia.
nikt tu się nie wyczynia, bo nikogo tu nie było. O, Jesusie! Kto by mi tak tutaj zrobił szybciutko tego gonika? Pewnie na dwie osoby lecieli. O, a ktoś tu był. Dobrze. To je, budubu i lecimy z... Ktoś tu był? Nie, aż myślałem, wiecie, jak ta szafka tak się otwierała inaczej. A tutaj? Proszę bardzo. Ju, podobu, nie ma nikogo. Dobra. Szukamy w takim razie dalej surwów. No, przykro mi się robi, jak ja nikogo nie widzę, nikogo nie mogę zamordować. Wiecie, takie dobre serduszko, ja bym chciał chętnie komuś, wiecie, nożyk wsadzić w serce. Tak z radości po prostu. To nie? Po co? Może damy im uciec? Na przykład będę teraz, wiecie, takim dobrym. O, cześć, widziałem ciebie. Kim ty jesteś? Czy jesteś Nio? Tylko niestety Nio nie masz już w ogóle gdzieś żadnych palet okien w ogóle. O, dostałaś tak z końcóweczki nożyka. No, twoja koleżanka wzięła i wszystkie okienka poniszczyła. Dobrze. Przeskakuj, świnko, przez okno. Dawaj, dawaj. Nie ma to tamto. I jupu tupu. Masz kaganek. I chodź na rączki. Gdzie by cię tu zanieść? O, tu jest jakoś blisko, skoro jakoś trzeba tam dotrzeć. Będziesz wsiadł sobie w tej oto pięknej kafelkowej sali? Okej. Okay. Wyjdź sobie jak chcesz. Ja idę zniszczyć, skopać twojego genika. Proszę bardzo. Chowamy się w kucaczka. I lecimy tam na koniec świata. Nie kampie, nie kampie, nie tuneluje, wiecie. Przemoc tutaj. Dobry, good player. Oż ty świnio. Ciekawe czy... Oj, 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 oj. Się wsadziłem. Źle się wsadziłem. Jak tu jest krwiście. Jak tu jest... Czerwono. O, tam widziałem, ktoś mi mrygnął. Czy tutaj ktoś poszedł? Kiedyś tak. Cześć! Ja cię widział. Ty masz kaganek na ryjku. O, tylko niestety. Tak koleżanka cię wzięła, ściągnęła. A że ty jesteś jedyną ocalałą, którą ja tutaj teraz widzę, to niestety, ale muszę cię zabić. Masz. Umrzyj sobie, co? Co ja cię tam będę... O, ty masz pewnie ostateczny cios. Nie bardzo. No to cześć. O, a co to tak dobrze chodzi? Tu widzę ślady, więc ktoś tutaj, jakaś twoja kumpela była. Gdzie ona ma te ślady? Tutaj gdzieś poszła. Ja ją znajdę, słuchajcie. O jest. O ile takich lagów nie będzie, dziwnych cofek. Nie wiem, o, cześć. David? To ty? Co ty tu robisz? Ja w ogóle pana nie widziałem, ty będziesz miał, patrz, pierwszego skilla, chciałem powiedzieć. Pierwszego jebudubu. Nożyk w plecki. Chodź tu. Co ty odskuteczniasz tutaj, panie? Gdzieś ty mi uciekł. I jakżeś to zrobił? Swaniaczku ty. Szkoda w sumie, że nie będziemy tych punkcików podwójnych już teraz za tą śmierć, no ale... Tak się nie robi. Idziemy, żeby ten odcinek nie trwał 50 tysięcy godzin. Tamten niestety zrobił nam to, co zrobił się. Uciekł! Ban jeden, down jeden. Ach, no trudno. Umieraj sobie. Może w sumie uda ci się uciec. Jak ci się uda uciec, to powiedzmy, że dam ci przeżyć. Jeżeli się nie zerwiesz, to sorry Dolores, ale... Ale umrzesz. W sumie i tak umrzesz, i tak umrzesz. Dobrze, mamy klapsona. Szukamy klapsona, może uda się go zamknąć. Wiecie, osiągnięcia na klapsona też trzeba zrobić. 30 klapek zamknąć. A z drugiej strony w sumie, że ja rzadko teraz już bardzo gram w DBD. To w sumie każdy włas... O, coś słyszałem. Gdzieś tu słyszałem, ale nie widziałem. Oj, oj. Dobra, nieważne. Gdzieś ta klapa jest, no ale mówię. Dead by Daylight ostatnio... Pogrywam troszkę rzadziej niż kiedyś. No ale trudno. Tak też trzeba sobie radzić. Jak to się stało, że się tutaj nam nie udało? Poczekajcie, pokażcie. No, rangi nie najlepsze mieli. Ale to i tak dobrze się gadało jak na taką słabą rangę. No, zero, to w ogóle dramat totalny. Ale dobrze, żeby nie przedłużać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Mi się grało super. Szkoda troszkę, że się nie udało w tym pierwszym meczu, wiecie, pociągnąć tej drugiej łezki. No ale minimalnie zabrakło. Dobrze, nieistotne. Trzymajcie się i pa pa!